Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, obiecany materiał, już ostatnio o tym mówiłem, wspominałem też również na swoich social mediach, zwłaszcza na Instagramie, że powstanie materiał, w którym powiem wam, co u mnie ostatnio się działo, a w zasadzie co takiego wyjątkowego się działo, jak na mnie, w czasie tej narodowej kwarantanny, do jakiej wszyscy jesteśmy tak naprawdę na dzień dzisiejszy zmuszeni. Oczywiście jak ktoś pracuje już naprawdę w niewielkiej ilości branż, które nie zostały jej poddane, że pracujecie właśnie w takich sklepach spożywczych, w jakimś transporcie niezbędnym i tak dalej, w takich usługach niezbędnych, no to faktycznie was jeszcze to tak do końca nie dotyczy, ale jeżeli pracujecie zdalnie, bo jesteście w takiej branży, chociażby jak branża fitness, czyli moja, no to jesteście poddani tej kwarantannie, bo już nawet nie możemy za bardzo z domu wychodzić. Spacery też zaczynają tak naprawdę odpadać, tylko jakieś tam krótkie przechadzki, więc cardio poza domem też już tak naprawdę powoli zaczyna być niemile widziane, więc no coraz bardziej jesteśmy zamknięci w tych czterech ścianach. No i słuchajcie, jak u mnie to wyglądało, czy jak to u mnie wygląda? Przede wszystkim ja ten czas postanowiłem wykorzystać na regenerację w pierwszej fazie, bo bardzo wiele osób widziałem i widzę to, tu mam przy sobie telefon, w razie czego bardzo wiele osób stawia te treningi w domu, jeszcze kiedy one są przy użyciu mini bandów, takie jak te, które ja mam tutaj, no to o, takie jak te na przykład, tak, to są moje mini bandy, które na co dzień miałem w pracy do treningu z klientami, teraz mam je w domu do swoich treningów, czy do treningów Ani. No to czy ma się takie minibandy, czy jeszcze takie gumy? No to jak najbardziej rozumiem, ale na przykład nie rozumiem treningów z papierami toaletowymi, ale pomijmy tą kwestię. Także no, w większości osób można było zauważyć właśnie to, że były te treningi z użyciem wszystkiego, butelki z wodą jako obciążenie, właśnie papiery toaletowe, minibandy, powerbandy, wszystko, jakiś kettle, jak to się w domu, hantle, sztangielki i tak dalej. Wszyscy nagle narodowy zryw na trenowanie, nawet paradoksalnie zauważyłem, że najbardziej osoby, które najmniej trenowały, albo trenowały tak turbo rekreacyjnie, teraz nagle najbardziej odczuwają potrzebę treningu i nagle dla nich stało się to największą krzywdą, że są siłownie zamknięte. Oczywiście nie generalizuję, ale no, taką tendencję zauważyłem. Także to można było zobaczyć ogólnie. U mnie natomiast, słuchajcie, był to pierwszy okres od niemal 7 lat, 7-8 lat, no. Pierwszy czas, kiedy ja naprawdę nie robiłem nic. Nie robiłem nic przez okres ostatnich 2 tygodni. Dzisiaj mamy dokładnie 31 marca, także od początku tej kwarantanny, tego zamknięcia siłowni, czyli od 14 marca, nie robiłem kompletnie nic, prócz jednego treningu i 2 czy 3 razy spaceru, ale stwierdziłem po prostu, że sytuacja jest na tyle dziwna, na tyle nietypowa, że nie ma co się zażynać i trzeba spróbować czegoś nowego, czyli po raz pierwszy chyba od dawien dawna posłuchałem swojego organizmu. I nie robiłem kompletnie nic, nie trzymałem żadnej diety. Tak, ja nie trzymałem żadnej diety przez ostatnie 2 tygodnie. W ogóle chyba zjadłem może z 2 torebki ryżu. Tak to w ogóle, jako węglowodany głównie to szło jakieś pieczywo, zwykłe, najzwyklejsze bułki ze sklepu, ewentualnie jakieś kopytka, też kupne, polecam z Lidla, co tam jeszcze, jakieś słodycze, czekolady, po prostu co, jakieś bułki słodkie, w ogóle zero trzymania diety, jadłem jak typowy Kowalski, nawet rzeczy typu kaszanki, które notabene bardzo lubię smakowo, ale nie jadłem ich już, nie pamiętam kiedy jadłem ostatnią kaszankę, to też takie rzeczy się pojawiały. No generalnie wszystko, na co miałem ochotę, jak jechaliśmy za nią do sklepu, to brałem po prostu rzeczy takie normalne, znaczy normalne dla normalnego Kowalskiego, bo po prostu czułem taką potrzebę. Nie miałem ochoty kompletnie na nic zdrowego. Jakieś pizze zamawiane, po które trzeba było oczywiście pojechać, bo mieszkałem w takim miejscu, że dowozów tu nie ma, ale jakieś pizze, raz lepsze, raz gorsze, jakieś piwko, no po prostu totalny reset, nie? Totalny reset i ten reset trwał, tak jak mówię, 2 tygodnie. Z treningiem też zero treningu, nie miałem kompletnie chęci, praktycznie jedyne co robiłem przez te ostatnie 2 tygodnie to było spanie i właśnie jedzenie, czegokolwiek.
Ale nie na zasadzie śmietnika, że o Boże, jem, tylko a, mam ochotę na kanapkę, nie wiem, z pasztetem to sobie ją zrobię. Nie na tej zasadzie. Nie patrzymy na kalorykę, na nic kompletnie. Na ilość białka, podaż białka, na nic. Ewentualnie czasami jak wieczorami miałem świadomość, że tego białka było naprawdę mało, to tam dopiłem sobie odżywkę z maslzona, białeczko, powiedzmy 60 czy 70 gramów takiego białka, żeby mieć świadomość, że jakaś tam ta podaż białka była w ciągu dnia, ale totalny reset, nie? Czyli tak, dieta nietrzymana, pierwszy raz odkąd pamiętam, trening tak samo. Nawet jak byłem na wakacjach w Egipcie w zeszłym roku za nią, to przecież pierwsze co zrobiłem, to kupiłem karnet tygodniowy w Gold's Gymie, tamtejszym w Hurgadzie, i wszystko, nawet jak teoretycznie nie trzymałem diety, to i tak patrzyłem na to, żeby właśnie jeść dużo wołowiny, dużo kurczaka, jak węglowodany, to w miarę jakieś takie czyste, bez sosów. Także nawet tam, czy jak byłem w Hiszpanii, w Benidormie z Szymkiem Ładą, tam też trzymałem się jakichś tam ogólnych założeń i starałem się trzymać turbo czysto i pod moje makro. Czy jak byłem na FOLS-ie w Pradze również, pomimo tego, że było tam masę super rzeczy w restauracji hotelowej, te śniadania naprawdę, w życiu nie widziałem takiej restauracji jak wtedy w Pradze, takiej hotelowej, to nawet tam starałem się w miarę trzymać, więc nie pamiętam, kiedy miałem takie momenty jak teraz, nie? Więc za dużo słowa więc, ale trudno. Nie będzie tutaj cięć w tym materiale. W moim wypadku te dwa tygodnie były zupełnie inne niż u większości osób. Zero spiny. Mówię, spałem. No, aż byłem w szoku, nie? Potrafiłem położyć się o 21, 22, zasnąć, spać na przykład do 7, 8, wstać, zjeść cokolwiek, położyć się dalej, spać do 12, 13. Wstałem, stwierdziłem, że możemy zrobić jakiś trening, ale w sumie to mi się nie chce. No to odpaliłem Netflixa, coś tam obejrzałem. Poszedłem dalej spać, obudziłem się o 22, 23 i patrzę na mailu jakieś pytania od podopiecznych online. To podpisywałem jak najszybciej się dało, żeby też te osoby wiedziały, że w miarę na bieżąco odpisuję, jak najszybciej się tylko da. I znowu poszedłem spać na przykład, nie? I taki wyglądał produktywny dzień i takich dni było mnóstwo. Albo nie mogłem spać do 3 w nocy, oglądając jakieś seriale na Netflixie, po czym wstawałem o godzinie 9, 10 rano, zanim tak naprawdę się ogarnąłem do tego, że wstawałem, budziłem się. I tak naprawdę do godziny 12, 13 i dalej jeszcze w łóżku się przewalałem. Totalne po prostu, jakby to powiedzieć, odwrotnie wszystko było robione, aniżeli przez ostatnie moje lata, a już zwłaszcza przez ostatnie półtora roku, a już w ogóle przez ostatnie miesiące, gdzie szykowałem się do zawodów od października, czyli zero planu, zero spiny czasowej, zero jakiegoś, że ja coś muszę, totalny reset. I powiem wam szczerze, że o dziwo, nie ulałem się jak świnia, także to jest dla mnie zaskoczenie, bo zawsze miałem z tym duży problem, że kiedy węgle wyleciały nagle wysoko, no to nagle było tycie totalne. Teraz to prawda kilogramowo przyszło sporo, bo aktualnie ważę 122-123 kg, ale jest to tak naprawdę takie 122-123 kg na w miarę dobrej jakości. Oczywiście nie jest to forma startowa, oczywiście nie jest to jakaś tam półforma. Jest to taki poziom na dobrym okresie masowym, gdzie bym to po prostu trzymał w ryzach. Miejsca, w których mi się najbardziej odkłada, czyli powiedzmy moje magiczne boczki, czy dolna część brzucha, tam jest troszeczkę odłożone, aczkolwiek nie jest to dużo. Zresztą, żeby nie było, że ściemniam. O, tak to wygląda. I to jest poziom tkanki, który mi się utrzymuje na całe szczęście. Retencja wody, którą miałem po zawodach, gdzie dochodziłem do 127 kg, już dawno jest za mną. Ta woda mi się nie trzyma, tak jak się trzymała. Wróciłem do normy, naprawdę dobrze się czuję, wysypiam się, nadal te pory są troszeczkę rozchwiane, ale już na przykład dzisiaj zrobiłem pierwsze cardio na bieżni, która jest tam za mną, nie widać jej teraz, ale jest, musicie mówić na słowo, 40 minut, bo tak po prostu czułem, że takie 40 będzie optymalne i naprawdę bardzo dobrze się czułem robiąc to cardio. Jak się zacząłem pocić, to było pierwszy raz od nie pamiętam kiedy się nawet cieszyłem z tego, że robię to cardio. Czyli naprawdę przez te dwa tygodnie ten organizm odpoczął. Teraz też nagrywając ten materiał już myślę o tym, że jak go skończę, no to będę chciał zrobić sobie trening właśnie. Przyłożyć gum, przyrzucić jakieś hantli, które mam.
Więc wiadomo, że nie będzie to takie turbo optymalne, ale jak ktoś chce i dobrze pomyśli i ma czucie mięśniowe, to naprawdę można przetrenować w miarę, tak może nie ma co porównać do treningu na siłowni, ale można w taki sposób optymalny na warunki domowe, na warunki takiego roztrenowania, na które ja teraz zresztą też wchodzę, potrenować. Także ja się bardzo cieszę, że tak to wygląda i wygląda i że mam znowu ten głód, czyli po prostu mój organizm chyba potrzebował takiego okresu. Po okresie dość ciężkich przygotowań, nie oszukujmy się, że kto obserwował, ten wie, ten organizm, jak sam mi pokazał, w momencie, kiedy mógł trochę wyluzować, to wyluzował na maksa. Ja pierwszy raz mu tak naprawdę na to pozwoliłem, tak jak powiedziałem wcześniej, zacząłem się go słuchać i to się bardzo dobrze odbiło. I teraz na ten moment już mam znowu głód tego treningu, głód tego trzymania diety, nawet nie mam ochoty podjadania czegoś. Bardziej się cieszę, jak mogę zjeść normalny swój posiłek, aniżeli jak miałbym zjeść coś tam, nie wiem, jakieś lody czy coś tam innego. A przez te dwa tygodnie naprawdę sporo tego szło. Więc nasyciłem ten organizm, odpocząłem, głowa też odpoczęła, więc wszystko jest spoko. I teraz już będę chciał sobie wracać do takiej normalności, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku. Czyli też jak na przykład Ania, wiem, że dzisiaj będzie robiła rosołek domowy, to na pewno go zjem i nie będę się tym spinał i po prostu sobie nawet nie będę tego odejmował jakoś tam z kalorii, bo myślę, że w tym okresie, kiedy nie wiadomo co będzie, kiedy będzie i tak dalej, to jest to absolutnie bez sensu. Myślę, że po prostu bardziej trzeba zwracać tutaj uwagę na to, żeby się trzymać w ryzach, a nie na to, żeby jakoś mieć wielką spinę, bo czas na tą spinę, miejmy nadzieję, że przyjdzie u każdego z nas, ale to na pewno nie jest ten czas, co teraz mamy, nie? To myślę, że to jest bez sensu, tym bardziej w sytuacji, w której robicie to, co ja, czyli to, co już powiedziałem, odblok. Ja od praktycznie 2 tygodni nie biorę żadnych rzeczy, wszystko zostało odstawione. Teraz jeszcze mam tylko nadzieję, że laboratoriów nie zamkną do badań. Miejmy nadzieję, że będą działać, bo tak jeszcze 2-3 tygodnie i będę chciał iść właśnie na badania, kiedy będę już miał pewność, że ten organizm jest jak gdyby oczyszczony ze wszystkich rzeczy, tam z okresów półtrwania i tak dalej. I wtedy zrobię ze sobą badania właśnie, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i na podstawie tego zostaną dobrane proporcje HCG, klomidu, tamoksyfenu i tak dalej. Także tutaj ten odblok będzie na 100%, to się nie zmienia. Co prawda mam tak gdzieś tam z tyłu głowy mi chodzi, że no fajnie by było jednak dalej cisnąć, tak, w miarę możliwości, że może jak będą te festiwale Pana Roberta w późniejszym okresie, no to na nich wyjść, ale po chwili wchodzi mi zdrowy rozsądek z powrotem, że skoro się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. No wiadomo, że każdy z nas, kto jest uzależniony od tego sportu, od tego stylu życia, na pewno ma teraz takie wahania i boli nas wszystkich to, że nie możemy cisnąć na 100%, ale wydaje mi się, że jak pozwolicie zdrowemu rozsądkowi, żeby doszedł do głosu w waszej głowie, no to każdy by podjął chyba podobną decyzję do mojej i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, co na razie mój organizm pokazuje, że nawet właśnie odpuszczając totalnie na 2 tygodnie, nic wielkiego się takiego strasznego nie stało, no oprócz tego, że o starcie w przeciągu powiedzmy 2 najbliższych miesięcy mógłbym zapomnieć, musiałbym się naprawdę turbo spiąć, żeby do tego doszło, ale też nie czuję takiej potrzeby, także myślę, że jest to bardzo fajny czas paradoksalnie właśnie po to, żeby go wykorzystać na regenerację i na takie deloady, na które nigdy tak naprawdę, może nie to, że nie mamy czasu, ale nigdy, jak gdyby, albo w większości przypadków tak naprawdę ich nie robimy, no bo właśnie ciągle nas ciągnie do tego, żeby zapieprzać, więc tutaj może nam to paradoksalnie ten okres trochę pomóc. I co ja tu mam jeszcze chciałbym powiedzieć na zakończenie tego materiału? Co dalej? Co dalej z PFF, tak? Z moimi działaniami? Ja będę starał się już coraz bardziej przechodzić w kwestię Genetic Cheaters, tego mojego założenia nowego projektu. Na ten moment nie będę go jeszcze chyba odpalał. Najpierw zobaczę tutaj, jak to wszystko sobie trybi, ale będę szedł właśnie w tamtym kierunku, czyli chciałbym tutaj się skupić w najbliższym czasie na merytoryce. Dosyć filmików o niczym, dosyć jakichś takich filmów, gdzie ja wam pokazuję swoje życie, bo po pierwsze nie ma już co pokazywać tak naprawdę, a po drugie to nie jest jakieś coś, to nie jest coś, co w jakiś specjalny sposób może komuś pomóc, oprócz tego, że umili wam czas na cardio. A to może jest teraz tyle projektów na necie, że naprawdę bez problemu możecie sobie poradzić.
beze mnie w tej materii. Ja chcę się skupić tutaj na merytoryce, nie? Czyli będzie dużo, dużo, dużo więcej rzeczy związanych właśnie z fajnymi możliwościami treningowymi w domu, fajne ćwiczenia, które możecie wykonywać w domu, bo jak widzę właśnie to, co pokazują w większości ludzi obecnie w necie, czyli jakieś treningi z papierem toaletowym, czy jakieś podstawowe ćwiczenia z gumami, albo jakieś inne duperele, no to nie uważam, aby to było optymalne, więc pokażę Wam parę fajnych, albo paręnaście fajnych rzeczy, takich nietypowych, które moim zdaniem, ja będę oczywiście sam je wykonał w swoich treningach domowych, ale również Wam się mogą przydać, no i też oczywiście moim klientom, którzy dalej chcą trenować online chociażby, także to powinno być coś, co się wszystkim przyda. Więc to będzie jedna rzecz, na której chcę się skupić. A druga rzecz też merytoryczna, czyli kwestie związane z takimi informacjami, które przydadzą się wszystkim, czyli na przykład kwestie związane z chorobami tarczycy, kwestie związane ogólnie z rzeczami takimi dietetycznymi, kwestie związane z różnymi problemami hormonalnymi u kobiet, jak sobie z nimi radzić, nie? Także wiadomo, że z tego są szkolenia, są specjaliści od tego, ale ja na części z tych szkoleń byłem, sporo webinarów też przeszedłem, sporo też na ten temat czytam, interesuję się tym, także moje jakieś tam przemyślenia w tych materiach na podstawie moich doświadczeń również z klientami, bo też nie jednej już pani udało mi się pomóc, co jest moim tam jakimś prywatnym dużym sukcesem, dla mnie przynajmniej właśnie w kwestiach hormonalnych, zwłaszcza z problemami z tarczycą, czy z okresem, no to tutaj myślę, że to są takie fajne rzeczy, na które nie miałem kompletnie czasu, żeby Wam je prezentować, a teraz tego czasu jest aż nadmiar, także czas wrócić do starych klimatów, kiedy nie pracowałem jeszcze jako trener personalny i miałem bardzo dużo czasu wolnego pracując właśnie przy komputerze głównie i dzięki temu też PFF wtedy było dużo więcej materiałów, to się dużo bardziej kręciło i czas do tego wrócić, bo jak mam siedzieć w domu przez najbliższe kilka miesięcy i kompletnie nic nie robić, to oszaleję. Dlatego też chcę się bardziej właśnie teraz skupić na pracy online w końcu, poświęcić się temu w 100%, no bo nic innego nie ma do roboty. Także jak ktoś jest zainteresowany, to możecie do mnie pisać prywatnie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na maila. Zapraszam do współpracy. Osoby, które już współpracują, to wiedzą jak jest. Te, które nie współpracują, się dowiedzą, jak się zapytają. Więc to było to. No i co? I to było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał, także jak widzicie u mnie ostatnie dwa tygodnie wyglądały zupełnie inaczej niż u większości ludzi, ale uważam, że było to bardzo tak mądre posunięcie i teraz może być już tylko lepiej, także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Piszcie generalnie w informacjach pod tym filmem, co byście chcieli obejrzeć, jaka tematyka Was interesowała, żebym też wiedział, w jakim kierunku z tymi materiałami iść. Także do zobaczenia, widzimy się, myślę, że na dniach. Back.